wolno. Mamy dzisiaj 21 października, poniedziałek, godzinę 13. Startujemy właśnie z nagrywkami razem z Erykiem na nowo powstałym skateparku w Jastrzębiu-Zdroju. Skatepark jest betonowy, przystosowany bardziej pod deskorolkę, ale pokażemy Wam, że można też dobrze bawić się na roleczkach. Ale zanim jeszcze przejdziemy do jazdy na skateparku, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na krótki filmik z 2 sierpnia, kiedy to jeszcze skatepark był drewniany. Elo! Not good. Siemanko, przed momentem przyjechaliśmy na skatepark w Jastrzębiu-Zdroju. Chwilę tutaj pojeździmy, zobaczymy jak będzie. Skatepark niestety jest w opłakanym stanie. Prawdopodobnie w przyszłym roku wybudują nowy, dużo gorszy betonowy skatepark, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Pokażę Wam jak wygląda aktualnie i czego możecie się spodziewać w przyszłym roku. You gon' push me to my breaking point, that's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you double back. That's a no-no, it don't work like that. We were friends, knowing me, how you thought you'd get away with that? If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand of the gavel, either way I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hear my doggy from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. My God, I ain't been this livid since my dad kicked me out the house. We had an agreement, now you trying to give the run a road. Siemanko, Erik. Siemanko. Witam cię na nowo powstałym skateparku w Jastrzębiu-Zdroju. Jak ci się podoba skatepark? No skatepark raczej mały, ale bardzo przyjemny. Myślę, że damy sobie dzisiaj taki challenge, żeby zmiażdżyć każdy element. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i co, oglądajcie. Jest cały mokry. Warto jest mieć ochraniacze, ale jak macie ochraniacze, a kwoter jest mokry, to mogą wam nie pomóc, więc lepiej se kwoter wysuszyć. Ty, nic się nie stało, poza tym, że... Co, jesteśmy cali? Cali jesteśmy, no. Ale rzeźnia, no. Na ty ci ten ring pęknął. Jeszcze raz? Nie no, zostawiamy tamto. Thank you.
Kłotery mokre, ale spróbujemy coś zrobić. Jakiegoś chociaż jednego triczka. Jeśli nagrywasz z góry czy z boku, no, że nie widać tutaj, czego nie widzisz, nie widzisz wysokości murka. Więc wtedy wyciągasz te ręce, żeby pokazać tą wysokość murka przed moim trikiem. No tak. Pyk, no i teraz się chowasz, pyk. Ja robię trika i ten moment możesz nawet sobie przyspieszyć. Nie wracam. Wiesz, o co chodzi. Kończymy ten odcinek, mamy tylko 15 minut, jedziemy właśnie od Wysieryka do Pawłowic. Ja jadę dalej na zajęcia do Tarnowskich Gór. Trzymajcie się, pozdro, elo.